Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Ostatnim akordem okresu Narodzenia Pańskiego jest święto Chrztu Pańskiego, obchodzone w Kościele Katolickim co roku w niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego. Kościół nie ustanowił tego święta tylko po to, aby upamiętnić jedno z wielu biblijnych wydarzeń, ale aby dać nam okazję do lepszego zrozumienia tajemnicy Chrztu Świętego, który z nas, słabych ludzi, czyni przybranymi dziećmi Bożymi. Jan Chrzciciel odróżnia dwa porządki. Jego chrzest z wody jest znakiem nawrócenia, przemiany życia. Chrzest Chrystusa dokonuje się mocą Ducha Świętego i jest jakościowo różny od chrztu Janowego. Opinię Chrzciciela potwierdza głos z nieba i znak Ducha Świętego ukazującego się w postaci cielesnej na podobieństwo gołębicy. Ten sam Duch w dniu Pięćdziesiątnicy ukaże się nad apostołami pod postacią ognia i ochrzci ich, udzielając im mocy i władzy Chrystusa. Być chrześcijaninem oznacza być przyodzianym mocą z wysoka, czyli Duchem Świętym. Żyć i działać w mocy Ducha to znaczy być elastycznym i poddawać się Jego natchnieniom. Kiedy wspominamy chrzest Jezusa w Jordanie, warto przypomnieć sobie również fakt własnego chrztu, tego zanurzenia w Chrystusie, który nas do Niego upodabnia. My przez fakt chrztu również jesteśmy synami i córkami Boga. Żyjmy zatem, jak na dzieci Boże przystało, poddając się całkowicie i bez zastrzeżeń Jego świętej woli.